wszystko wskazywało na to, że prawdopodobnie dojdzie do tego ataku. Mieliśmy dwie opcje. Albo Putin zrezygnuje i się wycofa, albo zaatakuje. Wybrał drogę śmierci i zniszczenia. Niestety. Co dalej? Ciężko przewidzieć. Sytuacja jest mocno dynamiczna. Wszyscy jesteśmy bombardowani informacjami z frontu. Widzimy zdjęcia. Więc ciężko jest przewidzieć, co będzie w najbliższych godzinach i dniach. Jedno musi być pewne. Reakcja Zachodu i Stanów Zjednoczonych musi być absolutnie piorunująca i jednoznacznie twarda i krytyczna wobec reżimu Putina. Putin chce odgrywać czołową rolę w polityce międzynarodowej. Pokazał pazury, ale miejmy nadzieję, że Zachód i jego reakcja spowoduje, że jednak te pazury zostaną stępione. Należy pamiętać, że jednak konflikt ten już jest jakieś 90 kilometrów od granicy Polski. Mówimy tu o bombardowaniu Iwano-Frankiwska. Zapowiedzi Bidena i polityków Unii Europejskiej jasno wskazują na to, że w momencie ataku będzie dalej dostarczana broń armii ukraińskiej, której skuteczność już widzimy, biorąc pod uwagę zniszczone rosyjskie czołgi, zestrzelone rosyjskie samoloty, które z dużą dozą prawdopodobieństwa zostały właśnie zestrzelone i zneutralizowane za pomocą wyrzutni rakiet dostarczonych przez państwa Zachodu. Możemy się spodziewać, szanowni państwo, przede wszystkim ataków w sferze internetowej. Dlatego też został wprowadzony trzeci stopień alarmowy, Charlie CRP. Dlatego też warto jednak brać pod uwagę to, co czytamy w internecie i jaką wagę do tych informacji przekazujemy, ponieważ cały czas jesteśmy obiektem walki informacyjnej, która trwa również w naszej przestrzeni internetowej.